Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Pokémon Leaf Green. Właściwie odpowiedzieliście na moje pytanie dotyczące tego, czy podekspić Pokémony poza nagraniem, no i dostosowałem się. Pioseneczce i Nidusowi wbiłem po 15 levele, oczywiście pioseneczka nie ewoluuje na 16, trzeba jej dopiero podać Moonstone'a, żeby ewoluowała, ale wydaje mi się, że level mimo wszystko jej się przyda. Co do Nidusa, no to po prostu on ewoluuje na 16 Nidorino, Pikachu tak samo, potrzebujemy mu specjalny kamień burzy podać, no a Pai to pamiętacie, że to był Caterpie, no i ewoluował mi w ten słynny kokon, no a na 10 levelu będzie kolejna jeszcze ewolucja, dlatego już dałem go sobie na pierwszego slota, żeby go nieco naszym MT-munie podekspić. No i teraz kilka spraw takich, czyli na przykład jeśli chodzi o sekrety, no to zauważyłem, że tutaj również znajduje się taki cień, taki jak w poprzednim odcinku, kiedy znaleźliśmy jagódkę jakąś, no i faktycznie tutaj również jest jagódka, Persim, i co ona dokładnie robi, bo jeszcze jej nie miałem, zobaczę, kurde, sobie wycofałem, ona... Aha, czyli po prostu uwalnia z konfuzji, jeśli Pokémon to trzyma. To się akurat może przydać. Spoko. No ale to na przyszłość. Zaoszczędzę sobie, bo mimo wszystko to bardzo dużo daje. Jeszcze na chwilę skoczymy sobie do centrum Pokémon, ponieważ tutaj ten pan ma bardzo ciekawą propozycję. To on chce nam sprzedać Magikarpa za 500 tej całej naszej waluty. No i powiem wam, że chciałem sobie wziąć Magikarpa, dlatego że możemy już zacząć go po prostu ekspić i później ewoluuje nam w Gyaradosa. No a Magikarpa tak to możemy dopiero złapać dopiero wtedy, kiedy mamy wędkę, czyli Vermilion City, a do tego jeszcze kawał czasu. Dlatego mamy Magikarpa płci żeńskiej, no i jak go nazwiemy? Nie chciałbym dawać jego 5 pierwszych liter, może jakiś... nie wiem... Może już go z góry nastawię na ewolucję. Będzie to nasz po prostu Pokémon typu wody, bo my mamy już typu, jak wiecie, trawy naszego startera, więc jeszcze ogniowego i właśnie wodnego nam brakuje. Chciałbym, żeby w tej serii Magikarp był moim wodnym Pokémonem, dlatego że expienie go również wiąże się tam z paroma wyzwaniami i w ogóle nie jest to takie łatwe i myślę, że sam Gyarados jest nawet mocny. Ale z tego co pamiętam, no to chyba w tej generacji nie miał on tej umiejętności trash, chyba właśnie w Goldzie miał. Tutaj dopiero, tutaj jeszcze nie. Dobra, więc to jest Empty Moon. No to włazimy. O. Empty Moon, już fajny obrazek jest, zapraszający nas. No jak widzicie, jesteśmy, jest tu jaskinia. Na każdym kroku możemy oczywiście spotkać dzikiego Pokemona. I powiem wam, że poza nagraniem sobie wszedłem, właściwie zdążyłem już sobie tutaj wejść, żeby coś sprawdzić, no i miałem sytuację, w której znalazłem Zubata Shiny, czyli po prostu Pokemona, który był bardzo rzadki, bo Shiny to są zawsze te rzadkie typy. No i właściwie w pierwszej generacji nie było Shiny Pokemonów, bo Shiny są dopiero od drugiej, ale mimo wszystko to jest jakby trzecia generacja, bo to jest remake, więc tutaj już zrobili Shiny Pokemony, więc miałem o tym świadomość, ale zdziwiłem się, że akurat po wejściu, poza nagraniem do jaskini, to znalazłem tego właśnie Shiny Zubata. No i teraz taki screen też macie gdzieś tutaj, zrobiłem na pamiątkę, oczywiście nie zbierałem, bo to było poza nagraniem, nie chciałem, nie chciałem, żeby ktoś mnie tam o jakieś cheaty oskarżył, w dodatku to też nie było za bardzo wiarygodne, no i w dodatku to nie było z wami, więc jakby cała ta zabawa i przyjemność ze znajdowania Shiny Pokemonów trochę poszła, no ale mamy Pai, który ewoluował na 10 level. No i proszę bardzo, nasz Pai ewoluuje! Wow! Damn! Chciałbym zobaczyć, co nasz księżyc ewoluuje. Już widzicie, że jakiś motylek z czułkami. No. Motylek. Hej, taki kawaii, taka mucha nawet. Tak trochę. No. I nasz Pai ewoluował w Butterfree. Teraz będzie właśnie teraz to, co chciałem powiedzieć, czyli nauczył się umiejętności Confusion i to może się przydać. O, i już mam jakiś item na start. To jest TM kolejny. I jak on się nazywa? Co to dokładnie jest? TM Case.
I to jest Ballet Seed. Mogę nauczyć to mojego Bulbazaura, ale wiecie co, on ma wszystkie umiejętności przepełnione, wolę na razie nie bawić się z tym. No. O, kolejny Pokémon. Właściwie wypadałoby sobie coś złapać, ale kurczę, ja bym chciał znowu tego Shiny. Tak bym chciał. Dobra, przy okazji pokażę wam konfuzję. Ale fajnie wygląda w tym remake'u. No i widzicie, że na Pokémona takiego jak Zubat jest to super efektywne. No i on nie jest na nas super efektywny, bo Zubat jest typu zatruwającego. No więc nasza umiejętność Confusion typu psychicznego po prostu działa na niego super efektywnie. Rzucamy sobie Pokébolem, bo jeszcze Zubata nie mamy, a ja bym chciał złapać je wszystkie. No. Ale oczywiście jak Shiny się gdzieś tam zdarzy po drodze, chociaż na to szanse są naprawdę małe, no to może jednak. No i wiecie co? Zawsze jak mam Zubata, to nazywam go tak samo, ponieważ był taki program. Kiedyś trafiłem na taki program, który nazywał się Sonarka i ta nazwa mnie rozśmieszyła, a uważam, że pasuje bardzo do Zubata i jest bekowa, dlatego tak sobie go nazwę. No i oczywiście ten program był niby za darmo, ale niby był płatny i w ogóle śmiałem się z niego, bo za dużo opcji to on nie miał. Dobra, mamy tu oczywiście łapacza robaków, co możemy wywnioskować po jego kapeluszu. No. O, i mamy teraz fajny Pokéball, jak walczymy. Coś na wzór jak w Goldzie. Tak, takie się specjalnie pojawiają, takie w kształcie Pokébola, jakby bloczki. Na początku mnie to zawsze dziwiło. Okej, okay. On ma Weedla. Confusion. Zobaczymy, ile mu to weźmie. Wow. No. Super efektywne. Elegancko. Ale w sumie kogo bym chciał podekspić? Raczej bym chciał podekspić... Kogo? Może Nidusa, bo Nidus za chwilę będzie miał ewolucję, no i w ogóle przyda się. Tak mi się wydaje. O, Kakuna. Kakuna Ratata. Dobra. Zrobimy ci pek. Pek. No, super efektywne oczywiście. No, i do widzenia. Widzicie, że nasze Pokémony naprawdę są mocne. O, i ma 16 level, jest. Wreszcie. To będziemy mieli niespodziankę, jak ukończymy walkę, dobre. Już, proszę bardzo. I co to będzie? Wow. Jest. Wreszcie nadchodzi ta chwila, kiedy Nidus ewoluuje w Nidorino. O, kurde. Dzisiaj naprawdę będzie dużo ewolucji. Chociaż nie, tylko dwie. No, nie mamy Nidorino. Jej. A ta muzyka zawsze przy... Te takie trąby jakby przy ewolucji są zawsze bardzo fajne. Dobra, tutaj widzimy, że coś im przecieki są w kanalizacji. O, i mamy Paralyze Heal, czyli zawsze możemy się z opałów, jeśli mamy na sobie paraliż, no to możemy się ocalić, ale Zubata ja nie chcę, postaram się uciec, ja nie chcę. Mimo, że mam go na hita. Dobra. Właściwie mógłbym wam jeszcze objaśnić umiejętności od Pokémonów, które mają tutaj u mnie wysokie levele, bo wiecie, że jak XP'em poza nagraniem, no to trochę tam tych umiejętności nabyły. No i może pioseneczkę sobie teraz wyjmiemy. No. On nas oczywiście takluje. Pioseneczka nie miała na początku właściwie nic do bicia. Miała tylko takie umiejętności, które tam coś robiły, w sensie, że na przykład to usypia, to wyłącza tam dowolną umiejętność, którą Pokémon przeciwny użyje, a to daje defensa. No i tak naprawdę nie miała z czego bić, dlatego trochę to trwało. No ale później zdobyła pałdnięcie. No i mogę tak ją... No ale to nie jest zbyt efektywne akurat na tego Pokémona. Mimo wszystko przydałoby się go złapać, no to może go uśpię moim śpiewem. Wow, piosenka. Dobra. To jadymy. No trochę to zajmie, wiecie co? Wolałbym jednak przyłączyć na jakiegoś innego Pokémona, który by go nie zabił za bardzo. A który... Albo? Monka sobie wyjmiemy, mimo że raczej nie wiążę z nim przyszłości, nie chciałbym... znaczy raczej mam inne Pokémony w planach, żeby mieć w swoim asortymencie, ale na początek się przyda. Aha, no tak.
On też nie jest super efektywny, a się obudził. Dem. Chciałem zabrać Pokemona, który nie brałby tak dużo, ale no bez przesady. Dobra, to musimy spróbować z tą konfuzją. Albo z, no taką chyba też nie będzie efektywny. A, mód sport. Zawsze każdy robi sport z błota. Okej. Okay. Jadymy. Confusion. No, ile ci wezmę? No, okej. Okay. To teraz ciebie możemy złapać. Pokeball. No. I się łap. A jak się nie złapiesz, to będzie źle, bo akurat miałem wyliczone wszystkie pokebole na ten odcinek. Się cieszę. Okej, okay, mamy naszego Geodude. Pamiętam, że w niemieckiej wersji on się nazywa bardzo śmiesznie, Kleinstein. Po prostu. Bo akurat mam kartridża z yellowami na Game Boya w wersji niemieckiej. Dobra, jak go nazwać? Dobra, nazwę go może od tej niemieckiej wersji. Klein będzie. Klein. Dobra, mały. Będzie, Klein. No i tutaj jest znowu jakaś dziewczynka i tabliczka. Zubat i się krew. Bloodsucker. Dobra, co? Ja czekam na moich przyjaciół, żeby, no, żeby mnie znaleźli, okej. Okay. Myślę, że mogą cię znaleźć, o. Kolejna, która się do mnie odwraca. O, ma Clefairy. Nieźle. Może jednak Confusa. Confusa, Confusa, o. Nie za bardzo Confusa. Nie. Proszę, nie zabijaj mnie. Jestem tylko motylem. Dobra, już mamy alarm bijący, że nasz Pokémon ma mało HP, więc musimy zmienić. Myślę, że możemy wyjąć sobie, wiecie co, Nidus to... Wolałbym sobie nieco Volta podekspić, dlatego że następny lider będzie typu wodnego, więc nasz Pikachu typu elektrycznego będzie na niego super efektywny, ale mimo wszystko chciałbym go nieco podekspić. No coś, za dużo to ja nie biorę. Pikachu też zdobył Quick Attack, czyli po prostu atak z dużym speedem, który zawsze będzie zaczynał po prostu rundę. To jest niezłe. No nie, nie slap mnie. O, paraliż. Dobra. Zawsze coś. To może nie będziemy machać ogonkiem. Jedziemy z błyskawicy. Ale jestem zakochany w niej. W niej, no to jest ona, bo jest płci żeńskiej, okej. Okay. Zawsze sobie kojarzyłem, że Jigglypuff jest płci żeńskiej, a Clefairy jest płci męskiej. Nie wiem właściwie dlaczego, ale tak mi się zawsze wydawało, jak byłem nieco młodszy. O, krytyk. Dobra. Coś tam zdobyłem. Dziękuję. Znowu pieniążki, pieniążki. My pójdziemy sobie teraz w górę. W górę i o, jest drabina. No. Ale nie, musiał mnie ktoś oczywiście zatrzymać. I kto? Zubat! Ja nie chcę Zubata, dajcie mi spokój z tym Zubatem. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. O, to drabiną w dół. No już mam jakiś krater księżycowy czy coś. Ej, no mnie ktoś zaatakował. O, Paras! Jego też przydałoby się złapać, więc czemu nie? Tylko nie chciałbym, żeby Pai zginął na marne. Może piosenka? Paras jest chyba typu trawiastego, z tego co pamiętam. A ja nie mam nic typu ognistego, ani nic w tym stylu, dlatego... No raczej nic tu nie będzie efektywne z tego asortymentu. O, to niech będzie to Pound. O. Dobra, spróbujemy go złapać. Łapiemy. Pokeball. To jeszcze nam został kto? Clefairy. Clefairy tu powinien być. No. Mamy. Parasa. Parasa. Mereza. Marasa. Nie, no dobra. Merez to jest ktoś inny. W sumie dawno Mereza nie spotkaliśmy. Zauważyliście? No i tak. Paras, jak go nazwać? Może go nazwę... Bardzo prosty sposób. Gin. Gin. Gin będzie. Gin. Okej, okej. I pamiętam, że w Empty Moonie również są sekrety, tylko nie pamiętam dokładnie, gdzie co jest, ale na pewno pamiętam, że w tej skale znajduje... Czy w tej? W tej. Jest Tiny Mushroom. No.
Jest kilka takich tutaj do zdobycia, tylko nie pamiętam, gdzie co dokładnie jest. Więc prawdopodobnie, jeśli będę jakiś odcinek robił dodatkowy po prostu o tych sekretach, no to też pozbieramy. Dobra, to schodzimy znowu drabiną w dół. A kto to jest? Jakiś nowy typ ludzików. O! My, Team Rocket, jesteśmy pokemonowymi gangsterami i wzbudzamy lęk naszą siłą. Dobra, zaczynamy walkę z zespołem R. Właśnie, Team Rocket, Grand. Oczywiście Sand Shrew. To my sobie, wiecie kogo weźmiemy? Weźmiemy sobie tego, kto jest na niego efektywny. Czyli oczywiście Pan Radiance. Dawno go nie było. Tak w sumie. Okej, okay, to vine-whipujemy. Posmagamy go trochę pnączami, bo czemu nie? No. I Pai też coś tam zdobył, ale chyba przełączę, bo nie chcę, żeby Pai dostało expa na razie. Na razie to chciałbym na tym Pikachu się skupić i Bulbasaurze, bo oni tam będą przyszłemu liderowi najwięcej zabierać. Rattata jest następny, tak? To może jednak... Dobra. Akurat Nidorino jest bardzo mocny. Tylko właśnie pamiętam, że w pierwszej generacji, a konkretnie Pokémon Yellow, to on miał atak rogiem, ale chyba jeszcze nie odblokowałem. Albo jeszcze będzie, albo nie ma. Tu ma na pewno pek. Czego się nie spodziewałem. Bo właściwie ja nie jestem jakąś alfą i omegą od Fire Reda, Leaf Greena, dlatego że ostatnio przechodziłem 2 lata temu, no i po prostu niewiele pamiętam, mimo że dużo czasu tutaj spędziłem. No i jeśli następny jest Zubat, czyli typu latającego, to nasz Pikachu oczywiście będzie efektywny. No. To możemy błyskawicę porać go piorunem i zrobimy z niego taki latawiec, z którego piorun trafił. No. Dziękuję, dobranoc. Tyle, porobione. No i zwaliłeś, kolego. Mimo, że jesteś tam pokemonowym gangsterem, czy jeszcze nie wiadomo kim. O, mamy Pokeball. Nieźle. Star Piece, kawałek gwiazdy. Spoko. Zajrzymy sobie, co to za kawałek gwiazdy jest. Wow, ale piękny. Może być sprzedany za wysoką cenę. Spoko, ale na razie zatrzymam. W sumie zastanawiam się, dlaczego ja nie biegnę w ogóle. O, jest Clefairy. Dobra, to ostatni Pokémon, którego chciałem złapać w dzisiejszym odcinku. Więc może spróbujemy kosztem... Dobra, niech będzie. Żeby mu tak zbić jednak trochę tego HP. Ale nie, mu mało bija, mi jeszcze Growl. Aj. Kogo wybrać tak, żeby nieźle ubił? Pioseneczka? Nidus? Nidus. Zobaczymy Nidusa. Nidusa Krytykalusa. No, będzie nas growlował. Ale nie, na nas to nie działa. My będziemy pekować. Pek. Pek. Mimo, że mam 16 level, to naprawdę nie bije z tego dużo. To nie jest jakiś super efektywny widoczny. O, Encore, będziesz mi klaskać. Aplauz. A wiecie co, mnie to nie obchodzi. Jeszcze raz. O. Encore się nie udało. Ale przydaje się. Więc sobie go złapię. Clefairy, jesteś moja w tym przypadku. Moja. Bo jesteś u płci żeńskiej. Dobra, łap się. No, o! Wow! Żeś się uwolniła. O kurde. To musiałbym cię uspać, bo... Tak zawsze lepiej. Wolałbym mieć większe szanse. Niech będzie. Ty mi możesz klaskać. Ja się nie poddam, tylko ci zaśpiewam. No. Został mi ostatni Pokeball, czyli akurat patrzcie, Calculated. Jeśli teraz się złapię, to faktycznie będzie Calculated. Nie zostanie mi nic. A wszystkie Pokémony będą złapane z Empty Moona. No. No i jest. Ale że też się uwolniła? Brawa, brawa. To znaczy, że jest wartym uwagi Pokémonem, nie jest taki słaby. Okej. Okay. Słodki i magiczny. Clefairy jest taką wróżką. Jakby ją tu nazwać? Nie wiem. Taka totalna pustka. Może będzie coś w stylu... Dobra, niech będzie. Myć.
Niech będzie clean. Pucen. Clean. Coś śmiesznego, coś takiego z dystansem. O. I kolejny Geodude. Nie. Ja odchodzę. To nie dla mnie. Właśnie, ciekawe, czy gdzieś tu jeszcze jest ten Tiny Mushroom. Czekajcie, zejdę sobie. Tu? Tu? Nie. To gdzieś indziej pewnie będzie. Jeszcze mam na to czas, ale czemu ja nie biegnę? Tylko marnuję. Mam buty do biegania. Mam możliwość. A się obijam. O, profesorek. Ła. Co? Nie podkradaj się do mnie. Nie podkradam, to ty mnie zaczepiłeś. Jako kobieta powinnam się czuć w takiej sytuacji bardziej zagrożona. Super nerdzie. Nerdzie. Dobra, to zmienimy sobie na innego jakiegoś. Volt by odpadał, myślę, że jednak Nidus by się tu najbardziej przydał. Bo i ma dość wysoki level i jednak... O, Super Sonic, konfuzja. I właśnie w tym momencie by się przydała ta jagódka cała. Dobra, Peck czy Double Kick? Double Kick spróbujemy. Double Kick to jest coś takiego, że po prostu... O kurde. Jak mamy konfuzję, to mamy szansę na to, że jak użyjemy umiejętności, no to... nas zrani, ponieważ będąc w konfuzji po prostu się o coś uderzymy. No, a co do double kick, widzicie, że super efektywny. No i po prostu kopiemy go dwa razy tak, z tych całych naszych kopytów, czy co tam ten Nidoran ma. Kopytów. Dobra, masz coś jeszcze, nerdzie? Voltorba masz. Voltorba. Okej, okej. To double kick, niech będzie. Kick i drugi, do widzenia. Widzicie, że Nidorino naprawdę jest przydatny. Polecam i pozdrawiam, Piotr Frączewski. No. Ten długo 17. Wow. I tu mamy oczywiście jakiś przedmiot. O, potek. Okej. Okay. Ale jakby był taki shiny Zubat albo coś jeszcze innego shiny, ja bym się cieszył. Ale wiecie co? Ten Zubat to był... Naprawdę, ja w życiu nie za dużo shiny Pokemonów wyłapałem. Bo ja raczej grałem, jak grałem na Game Boyu, to grałem w tej pierwszej generacji i tam właśnie nie było za bardzo shiny. Chociaż ostatnio przeszedłem Golda i po raz pierwszy tam się pamiętam, że pojawił taki Gyarados czerwony w fabule. No i ostatnio też mogę się pochwalić, chociaż jest takie, wiecie, pochwalić się, że zamówiłem sobie Game Boy Advance SP ostatnio, ale oczywiście tę starszą wersję, bo tańsza, za 9 dych około. No i właśnie mówię, że starsza, bo ta ten cały AGS 101 ma na przykład lepsze podświetlenie, takie z tyłu, a ten pierwszy, czyli ten, który ja mam, Game Boy, to on ma podświetlenie od dołu, nieco gorsze, ale mimo wszystko wciąż jest jak za swoją cenę opłacalny i cieszę się, że teraz będę mógł grać w gry z Advance'a. Teraz muszę polować właściwie na Leaf Greena w dobrej cenie, ale w sumie trudno będzie, dlatego że jest bardzo dużo podróbek. O, właśnie, jak przeciwnik ma ataki takie fizyczne, że się do nas zbliża i się nakuje na nasze kolce, bo my jesteśmy typu zatruwającego również, no to nasz przeciwnik zostanie zatruty. Ot, ta cała filozofia. Tom. Ja się nie mogę doczekać, aż sobie na przykład... No, i metapod, kolejny metapod, dobra. Double kick? Nie, powinien być peck lepszy. Double kick tak nie bardzo. Nie jest zbyt efektywny. O, ty się będziesz utwardzał. A mnie to nie obchodzi, że ty się utwardzasz. Ja cię spekuję. Pek. Do widzenia. Pyk. No. Do widzenia. Nie będziesz mi tu sobie hardenował. Okej, okay, nasz Nidus oczywiście ewoluował, ale wiecie co, właśnie raczej by się przydało Pikacza zabrać. No, Pikacz. Biorę cię. Ty się z nimi rozpraw. Za chwilę też będziesz miał... Za chwilę też będziesz miał w sumie 17. To całkiem nieźle. No, i Pikachu, poraź go piorunem. Zawsze efektywne. Ashkeshan coś o tym wie. Okej.
To muszę sobie za chwilę właściwie go zmienić, tak żeby był na pierwszym miejscu. Bo ten Pai czy inny Nidus na razie mi się nie przyda. Nie chciałbym się na nich skupiać. A, przegrałeś. No, jak inaczej? Mangetsu mógł przegrać? No to zrobimy sobie tak. Switch. O. No. I będzie na tym miejscu. Tutaj gdzieś był do zebrania przedmiot jakiś. O, jest. Dobra. Mamy Escape Rope. To jest coś takiego, że jak jesteśmy w jaskini i chcemy szybko wejść, no to używamy tego przedmiotu i tak się kręcimy wokół własnej osi. No i po prostu tak idziemy w górę nagle. No i po prostu lądujemy tam przed centrum Pokémon. Coś w tym stylu. Tak w skrócie. Kiedyś pewnie będziemy używali, bo to jest mimo wszystko przydatne w jakichś jaskiniach, jak nie chce nam się wracać. Nie tylko w jaskiniach, w niektórych pomieszczeniach też. O, jest tu jakiś... Wygląda mi na jakiegoś takiego... No cóż, rzeźnika. No i kolejny Geodude, nie! Wiem, że to jest darmowy exp, ale w sumie szkoda mi trochę na to czasu marnować. Wolałbym... o, coś chcesz? No ty też szukasz tych całych... Fosili z kamielin. Spoko, spoko, ja je znajdę. O, jakaś koleśka, która się nie cierpliwi. Co ty chcesz? No, walczyć ze mną, oczywiście. Wow, to jest większe niż myślałam. Coś w tym stylu, dobra. Powiedzmy. Jak sobie myślałaś? Mnie to nie obchodzi. Miriam. No nie. Trochę na zły typ trafiłem, bo nasz typ elektryczny nie jest na nią dobry. Ale weźmiemy sobie Nidusa. Nidus? Użyjesz pek i będzie wszystko dobrze. Nie, Sweet Scent! Nie obniżaj mi statystyk. Czy uniku. No. Widzicie, że bardzo łatwo złazi. To jest właśnie Nidoran na typ trawiasty. Nidorino właściwie już to jest. O, Bellsprout. Też pamiętam, że w niemieckiej wersji miał bardzo fajne tłumaczenie, mianowicie Knofensa. Zawsze się z tego śmiałem. Knofensa. Przydałoby się Knofensę złapać. Okej. No, mi przegrała kolejna. No, nasz bilans przegranych i wygranych jest dobry. Aha, tu już byliśmy. Bo kółko takie zrobiliśmy, tylko chciałem się upewnić. Dobra, nieważne, przebijam. No, i tu byliśmy. Kolejny Geodude. Idź sobie, no, idziemy dalej. Pełno piasku tutaj. Ktoś z butami musiał wchodzić. Okej, mamy już zejście w dół i kolejny w czapce. Okej. Paras, idź sobie. Już was nie potrzebuję, dzikie Pokémony. Tutaj pewnie też jakieś sekrety są, ale na razie nie wiem gdzie. No jest kolejny Facio, prawdopodobnie z zespołu R i lampi się na Pokébola. Dobra. Okej. Odwalamy tutaj dobrą robotę, przepadnij chłopcze. Sam se przepadnij. Ja jestem tutaj Getsu. Jestem dziewczyną, a ty jak się zachowujesz, co? Jeszcze Zubata do pojedynku z Pikachu wysyła. Nieźle. Normalnie pojedynek mistrzów. To było dobre. Ekans. Jak ja cię dawno nie widziałem, ale z tego co wiem, no to na Fire Redzie dopiero da się go złapać. Na Leaf Greenie on nie występuje. Na Ekansa. Dobra, zostawię sobie tego Pikachu. No, już zostały mi. Ja się boję. Okej. No, gin. Jeszcze raz. Wrogie spojrzenie, do widzenia. Nie potrzebuję twojego spojrzenia. Yo. Okej, Ekan spadł. I czy coś jeszcze? No, to już wszystko. Grand. Tak, jestem dobry. I nie śmiej w to wątpić. To jest podstawa mojego sukcesu. No, TM46. Właściwie patrzcie, nie wiem czemu, ale jak wchodzę po schodach, to tak mi klatkuje. The fuck is this? No. Aj, nie sądziłem, że nawet na schodach może mi jakiś wrogi Pokémon złapać. Dobra, nara. Z tym. No to idziemy dalej. No, tam był ten typ w czapce. Trzeba by było sobie z nim zawalczyć.
Mimo wszystko chciałbym Empty Moon w tym odcinku skończyć. Mam nadzieję, że nie będzie on długi, ale w razie gdyby... Tak, przyszedłem, żeby też eksplorować. Ale w razie gdyby jednak był długi, no to nie będę go dzielił raczej na party. Będzie taki wyjątkowy, bo Empty Moon, w ogóle nowe ewolucje, w ogóle bardzo dużo poza nagraniem. No i jest ten czat. Aż czuć normalnie w powietrzu. Niesamowitość tego odcinka. Więc czemu nie? Dobra. Ratata. I koło znowu ratata. Kolejny, kurde, bo jak jest czapka taka z daszkiem żółta, to zawsze będzie ratata, bo to są te dzieci, które takie pokemony łapią. O, ale szkoda. Dobra, quick attack. No, do takich sytuacji właśnie się przydaje, bo to nie bije tak super dużo, ale jak po prostu mamy sytuację, w której obaj na przykład z przeciwnym pokemonem mamy mało HP, to mogę użyć quick attack i po prostu zaskoczyć go pierwszy i wtedy przeżyję. To do takich sytuacji głównie się to przydaje. No. I to będzie wszystko z jego pokemonem. Josh. Josh. Niestety, jesteś taki niefajny. No i dalszą drogę wyruszamy, kolejny krater. Ty? Kościu? E? E? Dobra, gadam z tobą. Ta, you shock me! Ta, jestem no tylko dzieckiem, no. Niestety. Kogo się spodziewałeś? Jestem małą dziewczynką. 10-letnią. Którą zmuszono do wyruszenia w podróż. W ogóle ktoś się zwrócił uwagę, że dziwne jest to, że tylko żeby iść na przykład do sklepu do innego miasta, bo Pallet Town nie ma sklepu na przykład, to trzeba mieć Pokemona, to jest dziwne. Dobra. Radiance, ty tu zrobisz rozróbę, wierzę. Ciebie też potrzebowałbym podeksić, mimo że trochę cię zaniedbałem, ale to tylko dlatego, że miałeś ze wszystkich Pokemonów jednak ten największy level. Ale teraz to się zaczyna zmieniać. Ale wolę cię jednak podekspić na ten początek, bo na tych pierwszych liderów się jednak przydasz. Dosyć. No, widzicie, że takie 10 levele i w dodatku typ kamienny, ziemi, pada na hita. No i Radiance ma 18. Jeszcze tam nie dużo. Pamiętam, że Ivysaur chyba ewoluuje na nie 36, a właśnie 32. Przynajmniej ja tak zawsze miałem we wszystkich tych generacjach. No głównie tam, gdzie się pojawią. Na pewno w XY i na pewno na przykład w Red i Yellow. Tam też również wybierałem. Znaczy w Yellow akurat można było go spotkać tam po drodze. To znaczy Bulbazaura, Charmandera i Squirtla. Gdzieś na swojej drodze. Nie trzeba było mieć tylko Pikachu. To też nawiązuje trochę do anime, bo właściwie Pokémon Yellow zostało zrobione na tej podstawie. Ale nie, kurde. Wtedy się Pikachu bił. To nie ma żadnego sensu, nawet 9 level może mnie pobić. Chociaż, po co ja się rozdrabniam, mogę uciec, nie? Nie wiem, uciekanie jest dla słabych, ale moje Pokemony mają dość duży level, bo ich podekspiłem. O, jest Moonstone. No i koło by sobie tu ewoluować. Ktoś zarzucił propozycję, żeby ewoluować sobie właściwie naszego Nidorino. Bo żeby Nidorino ewoluował dalej w Nidokinga, to potrzebujemy Moonstone'a. No. Jeszcze możemy na pioseneczce, ale wiecie co, wolę jednak na Nidorino, bo myślę, że raczej z nim będę wiązał nadzieję. No, i widzicie, że Nidus ewoluuje po raz drugi w dzisiejszym odcinku, co to będzie? Wow! Ten nowy wygląd. Już widzimy zarysy. I co to będzie? Jest, jest, jest! Nidoking! Ale fajnie wygląda, ale ma straszne dźwięki, takie creepy. Dobra, mamy Nidokinga. Jej, mamy jednego Pokemona, który już ma wszystkie ewolucje. No w sumie jakbyśmy ewoluowali pioseneczkę, to też byśmy mieli takiego Pokemona, który ma wszystkie ewolucje, ale... No, dobra, użyję, żeby ten 18 wbić. Ale z takim podekspieniem Pokemonu raczej następne miasto nie będzie trudne. Następny gym w sensie, który nie będzie zamknięty bez obaw. Dobra, tu nic nie ma, bo tak się wróciłem, żeby... Dobra, nie chcę już tego, naprawdę. Przebijamy, o. A, musiał się jeszcze przed wyjściem znaleźć. Paras. Dobra. Przebijamy to. Bo to jest trochę strata czasu, taka trochę, no. O. Mamy ścieżkę w dół.
a wszędzie indziej jest krawędź, patrzcie. A tu jest piasek, na którym się moje stopy odbijają, jak nad morzem. I kolejny paraz, daj mi spokój. Koleś, z grzybami na głowie. Lapras paras, Merys. Nieważne, Merysa jeszcze spotkamy. Szkoda, że nie tutaj. No, weźcie się, odwalcie. Ja nie mam tutaj repelów i tak dalej, no ale nawet nie mam możliwości kupić. O, jest tu coś, jakiś secret? Nie. O, i mamy tutaj wyjście do góry, ale chyba tutaj był... O, pokeball. Musiałem mnie coś zaatakować. Zubat. Dobra, bijemy ten 18, wreszcie. O, tak niewiele brakuje, takie so close. Jej, 18. Ale czat. Dobra, bierzemy pokebola. Co to będzie? Revive, ożywienie. Czyli możemy po prostu wskrzesić pokemona jakiegoś. Jak polegnie, ogólnie omdleje. No, patrzcie, znowu były schody i znowu była ścinka. O co z tym chodzi? Jeszcze on. Nie, ty mnie zostaw. O, jest kolejny zespół R. O. Nie, nie sprawiam ci kłopotów. Przynajmniej nie będę. To nie znaczy, że z tobą przegram. No, masz dwa pokemony. Oczywiście Rattata. The best of the best. Super. Dom. O! Już ma Hyper Funk. To jest jeden z tych, jedna z tych umiejętności, która jest naprawdę dobra. I chyba tylko Rattata ją miał i Raticate. Ale bije to dość sporo. Na większych levelach szczególnie. Dobra, to teraz zmienimy sobie na Radiansa. W sumie nasz Volt już ma naprawdę mało życia. Przez ten Hyper Funk. No, Sandshrew. Ale chyba go nie możemy mieć w tej wersji. Zresztą nawet nie pamiętam. Pamiętam, że w Empty Moonie był. Albo przed Empty Moonem, w Pokémon Yellow. Wybaczcie, że napieprzam cały czas o tym Pokémon Yellow, ale też mnie wzięło na wspominanie, bo to jest jedna z tych moich pierwszych wersji właściwie. Tak dla, jak dla kogoś na przykład Leaf Green czy Fire Red był pierwszą wersją, to dla mnie Yellow. Oraz jeszcze Blue, tam się dużo zagrywałem w tym samym czasie. Dobra. Mimo, że już nam się PP kończą na tej umiejętności. No to coś tam jeszcze wykorzystamy. Dobra. Dziękuję za expa. Chociaż myślę, że będę uciekał, bo to jest niewiele. O wiele więcej zdobywamy expa w walce z tymi wszystkimi Team Rocket. Ale patrzcie, nic nas nie atakuje. No, wykrakałem. Oczywiście. O, Geodude. A nie chcecie Geodude. Kuleczko, taki pulpecik z rękoma. Ale ciebie już widzieliśmy u Broka. Dobra, pędzimy do góry. A tam był ten Team Rocket, którego już spotkaliśmy. I kolejny. Wow. My Team Rocket znajdziemy po prostu, no, te skamieliny całe. Ożywimy pokemony z nich i to da nam bardzo, no, po prostu bogactwo. W sensie, że na tym bardzo dużo zarobimy. No i właściwie to jest też spoiler do tego, co będzie za chwilę. Mianowicie do tych skamielin, bo będziemy mieli wybór między dwiema skamielinami. No i po prostu z tych skamielin można wytworzyć dwa pokemony. To był taki jeden Ślimor oraz Kabuto. Oba pokemony są typu ziemnego i wodnego, z tego co pamiętam. Ale nasz Volt niestety umarł, kurde. Tylko ten ślimak, nie pamiętam jak się nazywał, bo ja go nigdy nie brałem. Ja zawsze brałem Kabuto. I potem w tego Kabuto psa ewoluowałem. Ten ślimak miał jakoś na O się nazywał. Ach, że ja zapomniałem, naprawdę. No, Zubat. To by się akurat teraz przydał nasz Pikachu. No nie. To dobra, Nidusa wyciągamy. Bo mimo, że Bulbasaur jest mocny z Vineweepem, no to wolałbym zdecydowanie na takiego Zubata zabrać coś innego. Astonish! Sam Astonish. Double kick. A ci mało z tego bije, dobra. Zła umiejętność. Nikt nic nie widział. No. Będziesz ze mnie wyciskał pot, co? Bo tak to wygląda. Dobra, jeszcze raz się z tego walnę.
i do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Radiance i Nidus. A ten Nidoking fajny wygląda. Okej, okay, tutaj nic nie ma. No i tutaj u góry mamy kolejnego profesorka. Wow. Hej, zatrzymaj się. To ja znalazłem te skamieliny. Należą do mnie. No. I chce z nami walczyć, oczywiście. Bez walki się nie obejdzie. To jest super nerd, więc można się spodziewać, co wyzwie. Jest to Grimer, no więc jeśli ma jakąś umiejętność, chociaż wiecie co, zobaczymy. Zobaczymy jeszcze. Na pewno dużo mu nie będę bił, bo na typ ten cały trujący to ja nie jestem w ogóle efektywny. Ale przydałoby się mimo wszystko ten 19 wbić. To później pójdzie spłatka. No, come on. Widzicie, że to jest taki wyścig ślimaków, żółwi czy cokolwiek. O, nie mam PP. To zrobimy sobie tak. Aha, no tak, bo on jest typu zatruwającego, więc to raczej nie będzie miało specjalnego zastosowania. A to? No, dobra, wyssiemy z niego mimo wszystko trochę życia i trochę go tym zranimy. No. Niech będzie. Mamy 20. Dużo nam nawet przywróciło. No i Radiance ma 19 level. Wreszcie. Za niedługo 20. No i super nerd Koffinga wzywa. Wiecie co, ja zmienię na Nidusa. Bo Nidus w tej chwili jest chyba najlepszą inwestycją z wszystkich Pokémonów, które mam. Po prostu bije niewyobrażalnie dużo i też ma ostatnią ewolucję. Więc no cóż, ale chyba to nie będzie efektywne ze względu, że ja również jestem... A to ma... to jest typ latający. Dobra, zobaczymy. No tak, 2 na 9. No i po prostu obaj jesteśmy typu zatruwającego, więc... to może być różnie. To też nie jest jakiś specjalny z tego, co już słyszę. Bo są specyficzne takie dźwięki, które odpowiadają na przykład za to, że coś jest super efektywne, a coś jest... coś w ogóle nie jest efektywne. Albo krytyk. Dobra, mamy ten 18 level na Nidusie. Dziękuję wszystkim. I Voltorba jeszcze wzywa. Voltorb. No to dobra, zostawię tego. I zrobię wam to. Double kick. Do widzenia. O, ładuje się. Nie ładuj się, proszę. To może być problem. Ale my w tym czasie go pokonamy. Co tam? Będzie mi jakiś Voltorb, jakiś podruba Pokemona. Jakiś podruba. Dobra. No, pokonaliśmy. Proszę bardzo, podzielę się. Powinniśmy, no tutaj chodzi o to, że mniej więcej niech każdy weźmie jedną skamielinę. Nie bądźmy zachłanni. Okej, okay. Czyli mogę wybrać. Okej, okay. Więc to jest Dom Fossil, a to jest Helix, tak dobrze, Helix, to jest Helix Fossil. To jest do tego ślimaka, a to jest do Kabuto, to jest do Kabuto po prostu. No, dobra, to ja wezmę do Kabuto. Te Pokémony właściwie niewiele się różnią, ale mimo wszystko wolałbym Kabuto. No, więc ten Fossil należy do ciebie. A, damn. Oczywiście Zubat, bo kto inny. Wiecie co, pominę to. No. I mamy kolejny Pokeball. Oczywiście zeszliśmy ze schodów, czy po schodach. No i od razu taka ścinka jest. Nie wiem, czemu akurat mnie się to zdarza. Może mi się to uda naprawić. Jak będzie dużo schodów, to będzie problem. Okej. Okay. No, i już mamy drabinę do góry. I proszę bardzo, światło dzienne jest! Ale się zmęczyłem, naprawdę. Empty Moon. Cerulean City. Wybaczcie, że ja tego nie umiem jakoś wymawiać, ale to jest Cerulean chyba. Albo, no coś w tym stylu, dobra. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W tym miejscu skończymy. Jeśli był on długi, no to przepraszam. Ale przynajmniej zrobiliśmy całego Empty Moona i nie musiałem tego dzielić na jakieś tam party, czy nie wiadomo co. Zrobiłem wszystko, co należało w jednym odcinku. No i teraz możemy sobie zapisać uroczyście grę. Mam już 9 godzin, dlatego że jeszcze przyspieszałem. No i tak to mniej więcej wygląda z tymi przyspieszeniami. To jest wielki minus ich. Dobra, zapisaliśmy.
No więc standardowa formułka, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, do zobaczenia, no i cześć!